4h.pl. W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu odbył się wernisaż wystawy w sieci Wikliny Zaplątany Rafała Górczyńskiego, nauczyciela w Zespole Szkół w Jaworze Medy. Najczęściej mamy okazję wystawiać tutaj obrazy i fotografie, chociaż trafiają się również przedmioty rękodzieła artystycznego, ale nie dzieje się to zbyt często. Taką wyjątkową okazję mamy dzisiejszego popołudnia, bowiem dzięki panu Rafałowi Górczyńskiemu przez najbliższy miesiąc do 16 listopada będą Nowotomyślanie mogli podziwiać efekty jego artystycznych dokonań, efekty niesamowitej sprawności jego rąk. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy, słuchacze oraz absolwenci jaworskiej placówki z dyrektor Dorotą Suboć na czele. Kraszewski w XIX wieku pisał: dziełem sztuki może być prosty koszyk z łoziny pleciony, na którego bokach wyrazić umiał chłopak, co go wiązał w symetrycznych rysach myśli, ładu i harmonii. W naszych szkolnych murach Zespołu Szkół w Jaworze, w naszym medyku, gościmy takiego chłopaka, który umiał zaplątać nas i naszych słuchaczy w świat wikliny i związał nas dzięki swojej pasji jeszcze mocniej z wiklinową matką naturą. Szanowni Państwo, nie wybaczono by mi, gdybym nie przeczytała tych gratulacji od naszego grona pedagogicznego, od naszych słuchaczy. Z okazji prezentacji prac na wystawie w Galerii na Piętrze, której organizatorem jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu, dyrekcja, grono pedagogiczne, słuchacze oraz absolwenci Zespołu Szkół w Jaworze pragniemy serdecznie pogratulować dotychczasowych sukcesów. W trakcie wystawy prezentowane są prace będące świadectwem Pana talentu, pasji, potencjału, którym chętnie dzieli się Pan nie tylko z młodymi ludźmi w naszej szkole, za co jesteśmy bardzo Panu wdzięczni. Proszę przyjąć słowa uznania dla dotychczasowego dorobku propagowania pięknej polskiej wikliny, pielęgnowania tradycji koszykarstwa i plecionkarstwa. Życzymy kolejnych sukcesów zawodowych, radości z realizowanych projektów oraz niekończących się twórczych pomysłów. Całe życie plecionkarskie swoje w zasadzie związałem z wikliną. I wiklina stała się do mnie nie tylko pracą zawodową, czy choćby pasją, ale stała się całym życiem. To jest fakt, którego w jakiś sposób nie mogę oszukać. Te prace, które tu widzicie, są to prace z przełomu 10-12 lat. Możecie zobaczyć, jak zmieniała się tutaj mój styl, mój gatunek, jakie zacząłem używać nowe odmiany wikliny. Możecie zobaczyć też nowe prace moje, które wyplotłem, szczerze mówiąc, parę dni temu. No, czułem, że muszę uzupełnić w jakiś sposób tą wystawę. Powiem tak, ja tą wystawą chciałbym Was wszystkich zarazić miłością do wikliny.